jak się ogarniecie, za jakieś, umówmy się za jakieś 20 minut, czyli no powiedzmy 10 po trzeciej, przychodzicie do pokoju numer 15, bo... A z czego tam jest pan dobra? Nie wiem, od Mirona. Od Mirona z Tupajki. Dlaczego od Mirona? Ja nie mam. Też od Mirona, ale z drogu mam. Zdrowie, wolę wydać 60 zł. Ja wolę pół tysiąca zł. No, to nie zacznę. 3 gramki? 3. Nawet 3. No. On ma fejki. Wtedy daj za fejki pół tysiąca, dałem 60 zł. Fejk nogę mam. No, ale gros. Ja tam po pierwszym treningu. Jeszcze nie pamiętam. Po pierwszym treningu. Już koniec jest. Tak? No bardzo dobrze. Warunki sprzyjają, proszę pokazać. No piękna mrawa, no tutaj wszystko co na razie. Ciężko było, bo jest niefajna pogoda, ale. Fajna ekipa. Fajna ekipa. Pani chodź. Tu jest. W zeszłym roku była inna. Wróciła i teraz pytanie, jak się czujesz, będę drugi raz na kadrze. Bardzo fajnie. Każdy by się fajnie czuł być i tutaj być i zagrać ze mną na stadionie, nie? To jest takie bardzo fajne i na pewno już każdy się tu stąd nie może doczekać. Czuł, dobrze Kuba, drugi raz na kadrze. Jakie samo poczucie? Ładnie, takie budujące. Kiweczka. Znaleziono. Znaleziono. Znaleziono najważniejsze. Czyli po prostu nie będę. Gdybyś mógł wziąć to w meczu piłkę ze sobą, jakbyś sobie 3 bramki. No, taki... Będę się do tego przygotowywał, jakoby z nią się oddechał. Krzysztof, dzisiaj wszystkich łapiemy tych, którzy są po raz drugi na kadrze. Samopoczucie? Dobra, bardzo dobra. Trening? No, trening... Bardziej cięższy niż w zeszłym roku, czy trener was oszczędza? Ja, podobny trening do tego, co w zeszłym roku. Na początku był taki zapoznawczy, wydaje mi się, ale jutro mam nadzieję, że będzie to ciężej. Czyli dajemy radę. No spokojnie. I to wy musicie być tym doświadczeniem. Zapośniemy, szczególnie w meczu. Nie zapomnimy Proporczyka dzisiaj, nawet w tym roku. Dokładnie, życzę powodzenia. Dziękuję. Pochodzi, już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. Niech was błogosławi poprzednio. Spójrzcie w kasę, idźcie w pokoju Chrystusa.